No elo! Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku zestawienia piosenek polskich youtuberów. Dzisiejsze zestawienie jest troszeczkę nietypowe, ponieważ mamy tutaj dwie osoby, których jeszcze nie oceniałem i jestem bardzo ciekaw, jak sobie poradzą. Jeżeli chcielibyście więcej odcinków tego typu, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę. Tak, wiem, wszyscy to mówią i wy nigdy tego nie robicie. Teraz jest bardzo ważne to, abyście to zrobili. Naprawdę proszę o to, żebyście to zrobili, bo jest to seria, która zdobywa najwięcej zasięgów i chcę ją po prostu podbić. Ponadto, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, zasubskrybujcie go koniecznie, ponieważ do końca tego roku chcemy wbić 790 tysięcy subskrybentów i już nam niewiele brakuje, więc pokażcie swoją siłę. No i przechodzimy do ocenianka. Moi drodzy, pierwszą piosenką, którą dzisiaj ocenimy, będzie piosenka Dycha BMW. W nawiasie, piosenka o BMW. Czy będzie chodzić o słynnego toruńskiego patostreamera? Przekonajmy się. Z ogłoszenia spełnię swoje marzenia. Ktoś mi mówił, nie klepane, choć widać ślady jelenia. Progres. Progres jest odczuwalny. Wiadomo, że Dycha jest formatem komediowym i tam wszystko jest robione dla beczki. I nie jest to utwór w 100% robiony na serio, a coś beczkowego. I ja do tego tak podchodzę, ale muszę przyznać, że widzę progres. Progres, jeżeli chodzi o tekst, bo jest on dużo lepiej napisany niż za czasów Masno Fest. Oraz progres, jeżeli chodzi o warstwę flow, jeżeli mogę to tak określić. Zajeżdżam pod remizę i szukam potworów tu. Podjechałem. Ty spojrzałeś. O nie, facet za bobę przybrany, najgorsza forma komedii. Ale nasunęła mi się tutaj taka bardzo mocna refleksja. I tak patrzę, biorąc pod uwagę to, co powiedziałem, że i sam robi to bardzo w formacie komediowym. I analizując to na podstawie innych piosenek youtuberów, którzy robią muzę i starają się robić bardzo na serio, zwłaszcza taki jeden twórca, który robi właśnie ten gatunek, brzmi to bardzo podobnie. To może być lekki problem dla tego twórcy, który robi to na serio, że osoba, która robi to totalnie na zajawce i totalnie dla beki, ma identyczną jakość, jeżeli chodzi o muzę, jak osoba, która stara się robić to na serio. Trochę śmieszne. Ale potężny beat! Wow! Produkcja Pinks i Mergano. Mergano, totalnie kozacki beat. Woblery, to się nazywa wobler chyba z tego co pamiętam. Naprawdę kozackie, coś takiego jeszcze nie słyszałem, jeżeli chodzi o youtuberów. Piękne, piękne. Moi drodzy, powroty. Powroty to hasło klucz dzisiejszego odcinka, bo dzisiaj ocenimy youtubera, który przez długi czas nie nagrywał nic. Potem robił coś z muzą, teraz z tego co widzę wrzuca jakąś epkę i jego utwór zatytułowany Cisza w lesie pojawił się 18 godzin temu, więc czemu by go nie ocenić? Dezydery, Cisza w lesie. Co? Czekajcie, bo nie ma... Co? Co jest? Co jest? Patrzcie na to. Ale mi się to skojarzyło. Ej, pierwsze skojarzenie. Dobra, Dezydery, Cisza w lesie. BDOS, nadchodzi lato. Wow. Ej, bardzo podobne klipy. Pewnie kwestia przypadku, ale śmieszne. Ale nie przekreślajmy tej piosenki, sprawdźmy to od początku. Chciałbym móc schować się w lesie, rozmawiać z sowami o problemach świata. Okej, to jest coś zupełnie innego niż mieliśmy przed chwilą, to nawet nie ma co tego podważać. Jest to zupełnie inny gatunek muzyczny. Mam lekkie wrażenie, że wokal nie jest zmiksowany w odpowiedni sposób. Tam coś jest nie tak, w sensie może ja mam takie wrażenie i może mi to po prostu nie siedzi, ale mam wrażenie, że jest trochę przytłumiony za bardzo. Ale może taki był specjalny zamysł? Nie wiem, przekonamy się w dalszej części. Chciałbym odpocząć od ludzi. Perkusja jest wyraźniejsza niż sam wokal. Wydaje się to jakby perkusja była na pierwszym tle, a wokal był gdzieś z tyłu. Nie wiem czemu tak jest. Kwestia miksu? Wydaje mi się, że nie powinno tak być. Dziwny zabieg. Ukryty pośród dziew. Bardzo ładne. Jeżeli chodzi o muzykę, naprawdę bardzo ładne. Warto zaznaczyć, że jest tutaj jeszcze jeden fajny zabieg, który udało się zrealizować, a który może nie do końca każdy widzi od razu. Dosyć często zdarza się tak, że autorzy klipów nie dopasowują dobrze muzyki do klipów i cały obrazek, który widzimy, nie oddaje tego, co oddaje muzyka i nie jest to zawarte w tym samym klimacie. Tutaj jest to zrobione idealnie. W momencie, kiedy są szybsze fragmenty, jest szybsza kamera. W momencie, kiedy są wolniejsze fragmenty, jest wolniejsza. Da się faktycznie, patrząc na ten obrazek, poczuć tą muzę. I to jest dobrze dopasowany obrazek do dobrej, dopasowanej muzy. Ja tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o warstwę muzyczną, podoba mi się. Aczkolwiek ten miks mnie trochę denerwuje. Ale ładny obrazek, bardzo ładny obrazek. O, tak, ten kadr. Tutaj Magda za kamerą siedzi, ale nie odzywa się w dzisiejszym odcinku. Zobaczysz klip Dezego, to powiesz, ale fajny klipik. Zobaczysz. Bardzo filmowo to wygląda. Znowu coś się stało z tym wokalem. Kurde, szkoda, bo to za bardzo skupiam się na tym. Przez to, że to jest tak bardzo charakterystyczne, za bardzo skupiam się na tym, że z tym wokalem jest coś nie tak i przez to nie mogę skupić się na tym wideo i na tej muzie, jaka jest piękna. Denerwuje mnie to. Kurde, ale fajne, bardzo fajny kawałek. Chciałbym wierzyć, że naprawdę...
Jestem fanem tej panoramy. Bardzo fajna panorama. Pojawia się bardzo rzadko. Jak już się pojawia, to jest bardzo mocno zaznaczona, a pojawia się bardzo rzadko. To sprawia, że bardzo mocno ją idzie wyczuć. A z racji, że brzmi ona bardzo dobrze, pięknie. Bardzo dobre połączenie. Dezy nie znika już nigdy. Rób tego więcej. Czekanko. Bardzo mi się podobało. Moi drodzy, numer jeden na karcie na czasie. Bardzo, ale to bardzo znana persona, która w ostatnim czasie przypomniała nam o sobie poprzez wydarzenie, jakim jest FMA i walka wieczoru. Niezniszczalny Marcin Dubiel. Nie spodziewałem się, że nagra w ogóle piosenkę. Co jest? Ej, jak źle, kiedy macie tak zarąbisty klip i przeskoczycie na coś, co ma trochę mniejszy jakby effort i patrzycie na to. Jego bez porównania od razu widać, że nie jest to aż taki poziom jak tam, nie? W sensie ta praca kamery. Kto został przy mnie, gdy nie było łatwo? Kto próbował mnie zrozumieć, gdy spadałem na dno? Wszyscy czegoś chcą ode mnie, jakbym był zabawką, by zostawić mnie samego, gdy już zgaśnie światło. Mocne, bardzo mocne. Nie spodziewałem się tego typu utworu od ciebie, Marcin. Wow. Aranżacja Nervous w ogóle, swoją drogą. Też tego nie powiedziałem, a to warto zaznaczyć, bo to bardzo też znana persona. Chcę całość zobaczyć, zanim cokolwiek powiem. Albo chociaż połowę. Wszystko się wydaje takie sztuczne. Coraz rzadziej widzę siebie w lustrze. Tysiące gratulacji miały wypełnić tę pustkę. Nadal czuję się sam. Skąd znam ten refren? Gdzieś go słyszałem. Ej, Magda, załóż słuchawki, skąd to jest? Znasz tę piosenkę? Gdzieś to było, nie? Dobra, nie wiem, może mi się wydaje. Dajcie znać w komentarzu, jeżeli ktoś kojarzy. A, własna interpretacja utworu Justina Biebera. Czyli dobrze. Dobrze kojarzę, że to jest to. Dobra, to już nawet nie ma co gdybać. To jest Justin Bieber. Ej, nie wiedziałem nawet, bo nie słucham. Ale szanuję. Tu nie wiem, czy zauważyliście, nie wiem, czy to wyłapaliście. To był taki celowy zabieg, że w momencie, kiedy on mówi, że jest samotny, tak czuję, że to taki zabieg chodzi, że podchodzą do niego dwóch fanów, robi sobie zdjęcie, nawet z nim nie wymienia ani jednego słowa i odchodzi. I to ma być właśnie takie pokazanie tego, że Marcin faktycznie jest samotny, mimo tego, że podbijają ludzie, jakby niby, że ma telefonów, a jakby głębi duszy jest faktycznie samotny. I to smutne trochę. To wszystko mnie przytłacza. Czasem chciałbym uciec i nie wracać. Nie dbać, czy się opłaca. Choć tyle razy czułem, że coś w środku mnie wygasa. To wszystko mówi mi, że to jest w końcu dobra trasa. Tutaj znowu, widzicie? Znowu osoba, która szła i tylko go popchnęła, jakby to jest jeden z zabiegów celowych, nie? Nie żałuję błędów, traktuję je jak lekcje. Choć może przez nie czuję się, że jestem sam. Czy to jest miejsce, w którym Kacper Błoński nagrywał Gessler? Czy to jest celowy zabieg? So bored? Chłop co zrobił? Totalnie się nie spodziewałem tego, nie? Dobra, muzycznie, czego mi zabrakło? Pokazania się trochę z większej strony. Bardzo łatwo jest nawijać traki tego typu, bo nie trzeba było tam pokazać za bardzo skilla. Wystarczyło tylko napisać dobry tekst. I to był dobry tekst napisany. Jest on mocny, jest on dobrze napisany, dobrze syllabistycznie się składa. Nie było tam żadnych przeciwwskazań, które by mi przeszkadzały. Generalnie fajny utwór, ale bardzo, bardzo łatwy. I to jest problem, mi się wydaje, jedyny tutaj. Bo ciężko zrobić błąd w czymś, co jest bardzo łatwe. Ale szanuję, bardzo mocny utwór. Jeżeli miałbym ocenić w całości, to zdanie bardzo mocne jest tutaj dobrym określeniem. Moi drodzy, jeżeli wam się podobało, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, ponadto subskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie, bo zbieramy suby. Zobaczcie kolejny odcinek, bo już jest, tej serii. Wbijajcie tutaj i to by było wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia. Hej!